witam wszystkich serdecznie. Sezon 4 dachy trochę mi padło na mózg. Po trzech nockach jestem zmęczony, wyjebany chuj. Sobie zagramy ma 15, dlatego... Bo dlatego... Lecimy z Kefiem i Megarakiem, także... Drakik zarazi tam czymś, Kefir na nich wylejemy, gramy, damy radę. To za mapa, Berlin. Rzadko mi się trafia ta mapa, zwyczaj to jest Korea. Nie wyglądam jak dom. Jest to ściągnę, niewygodnie, nic nie widzę, oczywiście mam kolor. Wiem, że muzyka wam pasuje. Na pierdziele kuwertę. Lotnisko, jo, panie. Kartoflisko chyba. Jo, gramy Sowietami, oni wszędzie lądowali i startowali. Tak powstał Czokapik. No, no jak fajnie nisko leci. 2.15, może coś wam powiem o samolocie, no nie. Grubszy atak, Berdus 7.3, czyli troszkę wyżej jak MiG-9, ale latają razem w zasadzie. Samoloty. Co tam jeszcze? A, 3 działka, kalibru 23 mm. To mają pod spodem. Ja tego nie widzę, bo mam oczy okulary przykryte na sobie. Nie wiem, co są. Nie faza. Yerba. Dopiero to zaczynam pić, może później będzie trochę więcej mocy. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, mikrofon mam daleko. Mordy. Mi się kabel chyba zaczął. Mordy, nie dostałem. Kapelusza. Taki turystyczny, czy coś takiego. No i to sobie lecimy, jeszcze wam pokażę kokpit, może komuś się spodoba. A nie wygląda, chociaż tutaj... Nie no, w miarę wygląda. Fajne. Ładny, dobry widok. O, mają Arado, super. Lepszy dogfighter. Patrzymy, mamy jakieś bombowce, co mamy? Nigdy nie mamy. Za dużo bombowców mamy. I trzeba je ratować. Chyba ściągnę te okulary, bym nie zepsuł. Chyba to ściągnę, gdzie? Nie wiem, na chuj to założyłem. To są właśnie moje nowe słuchawki z mikrofonem. Mam nadzieję, że wam się podobają, bo mi się zajebiście podobają. I zajebista jest jakość muzyki, jakość dźwięku na tym. Dźwięk przestrzenny, zajebista opcja. Polecam, jak ktoś ma trochę kasy, żeby kupić słuchawki z systemem surround, kupujcie, nie wahajcie się. Zajebista sprawa. Mam nadzieję, że mi długo wytrzymają. A te stare SteelSeries to ja miałem rok chyba, rok z hakiem najwyżej. Patrzę, myślałem, że 2 lata już używam. Są dużo lepsze, kabel długi, fajny, zajebisty, tutaj mi się wala, taki długi, że mi się wala wszędzie po biurku. Biurko mam duże, a kabla jest jeszcze więcej. Sobie wejdziemy na plecki, bo możemy. No a Rado dobre do Quaitero, co? Gdzie często grają właśnie, tak, są uzbrojone, są te lepsze pewnie, uzbrojone w działka. Dawaj go, ścigniemy dziada. Dorwę go. No ma działka też z tyłu teraz. Tam lepsza wersja. Lecimy tam, gdzie on będzie za godzinę. Tam go dogonię. Kuźwa, nie trafiłem. Ja to mam zeza, nie? Rura, nie. Chcę skrzydeł urwać, wiecie? Coś mam na ogonie chyba. Dojedziemy, gnoje. Nie ma chyba strzelca z tyłu, bo już by do mnie strzelał, nie? Teraz Boże. Traf go w końcu, Teruś. Panie szanowny. Ja zawsze celuję celownikiem, to trzeba trochę poprawkę brać. Uj, gin, kurwa. Jezu, tyle strzeliłem w niego i ani raz nie trafiłem. Tylko 110 sztuk amunicji, nie? Pes tak na niego. Kibel w cholerę. No i ten go co bije, no zostaw. Ja pierdzielę, jak jestem nieudolny, nie? Ja pierdzielę, nie umiem grać. Dlaczego ja nagrywam coś na YouTube'a, nie wiem. Nie potrafię tym
kurwa strzelać. O. Jest! W końcu, kurwa. Chyba nie zdążę. Mała, moje długo 8 muszę strzelać, a nie. O, są pięknie. Kici kici taś taś, salamandra, czyli gówno. O Jezu, się na pewno bidulka grzeje na tej pułapie. Salamandra jest dobra, ale chłodzenie działa jakoś tam. Ona na wysokim pułapie. Znaczy na niskim pułapie ma problemy z chłodzeniem oleju i tam straszny kiber wtedy. Cimy tu pomóc, koledze. Dobra, to nie jest kolega, ale pomogę mu. Będzie mi łatwiej tak coś zabić. Salamandra na mnie leci, jo? Mi się wydaje. Jo. Chciałaby chyba na mnie lecieć. O kurwa. O kurwa. O kurwa. O ty chuju, do mnie. Kręci mnie. Nie, kurwa, klapy urwa. Ja pierdolę. Bo ze stresu. Bigo, Banshee, kurwa, dawaj go. Dobra, dzięki. Ktana zajebiam za to. Postał i... Aha! Asysta, ładnie, ładnie. Dzięki, panie. Ile mam amunicji? Ale mam dużo amunicji, ja pierdziele. Dawaj, wyciągnę ci go. Ja, on nie leci do góry. O, dobra, lecimy na niego, chuj. Po tego. Ale, kiepska bitwa. Słabo strzela, mówię, to jest największy problem. No mod jest fajny, fajnie się im gra, zresztą widzicie. Ale taki słaby gracz jak ja zrobił fraga. Nie, no naprawdę dobry jest, tylko trzeba celnie strzelać, to jak ktoś nie ma problemy z celowaniem na realistykach, to będzie miał tu problem. Znaczy, będzie dużo amunicji marnował, tak jak ja, no nie. Dobra, zagra może jeszcze jedną szybką bitwę, jak tego wykończymy. Tu dwóch ich zostało. Orten i to, na 262. No Hortena trafiłem po drodze, no ale z Hortenami nie latajcie na czołówki lepiej, nie? Tam tutaj takie ryzyko jest. Podróż w jedną stronę zazwyczaj. No i tu polecę na czołówę, no mam tylko 6 pestek, ale może się coś uda, nie? Ugrać. Muszę pamiętać wyżej celować i to sporo, bo to jednak... Szła ci nie zramowaliśmy tyle. Pięknie przeżyłem to. Ja pierdolę, pięknie. Normalnie życie zobaczyłem swoje. Flashbacki z mojego całego życia, z dzieciństwa. No nie mam amunicji, no ale mogę lecieć na lotnisko. Dobra, zagram jeszcze jedną bitwę, jakąś krótką. Wrzucę tylko nagranie. Moment, kiedy już tam sobie latam i tak dalej, już coś tam będę robił. Samolot jest dobry, fajny, to mówię, to że tylko jeden fragment to nie jest, przez to, że samolot jest chujowy, jest zajebisty, bym powiedział. W porównaniu do Miga 9 jest naprawdę fajny. Tylko, mówię, celnie strzelać to jest najważniejsze, warto poćwiczyć, ja powinienem poćwiczyć. Mam z tym wyraźne problemy, jeszcze jestem po nockach, no dobra, nie da się tłumaczyć, po prostu chujowo strzelam, zawsze chujowo strzelałem, z celnością mój zawsze był problem. Czasami mam dni, kiedy naprawdę strzały z dupy wchodzą i trafią wszystko, a czasami mam tak, że strzelam pewne super sytuacje sobie wyrobię, potrafię wyrobić dobrą sytuację strzelecką, ale nie potrafię jej często wykorzystać, to jest największy problem. Dobra, nie damy mu fraga. Może go zramujemy. I normalnie bym zrobił tak, hamulec. I by był mój, nie? Teraz. Patrzcie na to. Dum se zwolnił. Poświrujemy pawianka. Nie, samolcik jest fajny, polecam, ma 15. Niezły. Jest dobry, zresztą widzicie. Na pewno ktoś coś zabił więcej. 2. No to ma 15, 3 fragi zgarnęły. Dobra, pan Banshee 4, no okej. Okay. Ale to mówię, samolot ma wartość, bo był niezłą. Niski BR dosyć. 7-3 to jest nisko. Daje naprawdę radę i jest fajny. Dobra, wrzucę sobie jakąś kolejną bitwę, zaraz nagram i widzimy się za chwilę ponownie. Dobra, lecimy dalej. Teraz kolejna mapa, Korea. Korea. No, spora bitwa, dużo jetów.
mamy UAZ-174. O, ciekawy samolot, w zasadzie UAZ-15. Tylko znaczy usunięto, był tylko okresowo dostępny do wyekspienia za połasie UA-15 właśnie. Można było go sobie odkryć i no, ci, którzy zdążyli, to go mają. Ja niestety nie zdążyłem, jeszcze wtedy UA-15 nawet nie miałem. Ale mówię wam, UA-15 fajny samolocik, naprawdę to już półweczka. Aha, oni się nawzajem zabili. Także 1-1, polska gola. Robercik, hat-trick. Coś tam latają, meteor. Znaczy trochę wcześnie polecieć, ale może. Spróbuję przeatakować tylko. Wątpię, że go trafię. Wiecie, jak ja strzelam dzisiaj. No, ktoś tam się chwali, że dostał talizman na jety. Fajna rzecz, właśnie, jeśli... Ja też dobra opcja talizman, myślałem, żeby kupić na jeta albo właśnie na jakiś czołg z czwartej ery. Talizman daje wam 100% do punktów badań, czyli robicie sobie ze zwykłego czołgu samolotu premkę, na zawsze oczywiście. Premkę, tylko że nie macie zarobków większych kasy, także zwykła premka daje jeszcze bonusy do zarabiania kredytów, czyli sreberka. A tu macie tylko doświadczenia, ale tam na jety czy na 5-4 ery czołgów to jakoś tam 2000 wychodzi. O kurwa mać, jedno. To chuj. Ale jak mi pierdolą w skrzydło ty. A frajer. A chuj, a zechciało mi się ten. O lipa kibel, chuj, nie? Zajebie go. Ja chciał go zabić za to. Zemsta będzie słodka, kurwa. Kurwa, zemsta jest słodka, szmato. Ledwo już skręcał ten samolot, ale on też miał problemy. O kurde, będą mnie gonić. Mocy! Jestem w tym... mam lipę teraz, szczerze mówiąc. Dobra, spieprzam do dołu i przy ziemi będę uciekał w kierunku naszych. Jedyna opcja chyba, żeby przeżyć to. W murach, nie da się kręcić, mam uszkodzone skrzydło, powinienem wrócić na bazę. Uuu, Banshee, dobrze. No, jak już jet ma uszkodzone skrzydło, to już jest wielki problem. Ból, zresztą widzicie, jak to skręca, no nie mogę wyrobić się nawet. Dobra, lecimy za naszymi. Czołóweczka i będzie dobrze. Dawaj, czołóweczka, będzie dobrze. O, żyje jeszcze, o, pfu. Dobra, czołówka, o, fuck, o, shooting star, niedobrze. Ajajaj, do góry, obkręć, błagam cię. Kurwa, aj, spadnę i dupa. A mój mnie zestrzelił. Nice. Fuck sick. Zakończył moją karierę pilota. No niedobrze, no niedobrze, Dobra, jeszcze tylko wam pokażę ten samolot w hangarze, jak nieco wygląda, jakiś tam krótki, szybki opis. Mówiłem 7-3BR, amunicję, widzicie, uzbrojenie. On jest w stoku, ale już widać, że chyba sprężarkę na nim zrobiłem. Coś jakiś pierwszy moduł. Już leci trochę szybciej. Na początku miał 944, ale przy tej prędkości, jeśli to osiągniecie, urywacie skrzydła w linii prostej, także nie polecam osiągać dużych prędkości. Max 940. Musicie spieprzać tyle, bo po prostu się rozpadniecie po drodze. Ale samolot fajny, jeszcze malowanie wam pokażę, bo tutaj jest kilka opcji. W zasadzie niewiele. Aha, widzicie niebieski nos. Standardowy, to w pierwszej bitwie tym leciałem, a w drugiej w sumie też nie zdążyłem chyba zmienić. Bezbarwny, też fajny, może dużo opcji, żeby sobie samemu po prostu udekorować. Tutaj tylko może macie gwiazdkę, możecie ją jakoś zasłonić i... Fajnie, nie? No i niebieski nos, też taki... Też latałem na tym. Fajne malowanie ma takie proste, ale... Z jakichś tam główien. No, samolcik fajny. Polecam, druga bitwa średnio już wyszła. Pierwsza w sumie też średnio. Tak mówię, ale fraga się łapie na bitwę tym UA-15. Nie jest zły, naprawdę dobry. Jak dobrze strzelacie, to sobie poradzicie tym samolotem. To może być dla was właśnie.
na pewno lepszy od Miga 9, także polecam Łapiętnastkę zrobić pierwszą, nie Miga. Stokowy Łapiętnaście lepiej lata i moim zdaniem więcej się można nauczyć. Mig 9 ma tylko 3,7 i moim zdaniem nic więcej. Zarobki widzieliście. Jeszcze wspominałem o talizmana chyba. Można kupić sobie talizman do samolotów, to też w modyfikacjach macie tutaj. 2200 kosztuje złotych orłów do Łapiętnastki. Daję wam to, jakie tu macie, bonus 100% więcej punktów badań, czyli 200% moim zdaniem jak na Jetta, znaczy nie macie potrącenia. Jeśli dobrze wam idzie Łapiętnastką, macie dobre wyniki, albo czymkolwiek, czołgiem, samolotem z czwartej, piątej ery bym polecał już. Warto kupić talizman, jeśli wam nie zależy na srebrnych lwach, bo to wam nie daje bonusu do tego, tylko do punktów badań, czyli szybciej ekspicie sobie drzewka. Także opcja moim zdaniem całkiem niezła, mi się zdarzyło trafić talizman do gladiatora, jakiegoś 2S chyba, jak widzicie, tutaj 100%, no on nie ma wielkiej, to jest pierwsza era, to ale łącznie ma 200%. Czyli nieźle, ale no mam tu drzewko wybadane, także jeśli ty będę na Jetty robił, to może 20% tego, co bym normalnie dostał. 20% powiedzmy, po prostu dostanę, tak? 80% mi już zabiorą. No, dokładnie nie wiem, jakie są potrącenia, ale no się nie opłaca, tak? Także jeśli kupić sobie talizman, to na coś lepszego, czwarta era chociażby, ile talizman, to nawet nie wiem ile. Nie mam takiej informacji, na przykład gryfony, nie? Nie wiem, czego to zależy, ale 1700 to nie jest dużo, można... Na przykład moim zdaniem chyba lepiej kupić talizman na Gryfona, niż kupować na przykład Mustanga Mark 1. Jeśli chodzi o samo XP-nie, bo kasy wam to dużo nie da. No taki samolot nie dość, że ma 500% do nagrody, to jeszcze więcej do punktów doświadczenia, ale no... Kosztuje więcej, 7000 to jest dużo. Kosztuje swoje, myślałem o czołgach. Ale to... Nieważne, dobra. Będzie tyle. Dzięki za oglądanie, jeśli ktoś wytrwał do końca. Pamiętaj, zostaw komentarz, łapkę w górę. W długim czasie postaram się jeszcze coś nagrać. Będzie tyle na dziś. Mam nadzieję, że filmik się w miarę podobał. Także do zobaczenia następnym razem i cześć. Powodzenia. Polecam słuchawki, są zajebiste. Buźka, na razie.